Dzisiaj porozmawiamy o pewnych strategiach dotyczących odejmowania ułamków dziesiętnych, albo ogólniej liczb dziesiętnych, w których występują setne. Na przykład, jeżeli chcemy od liczby 0,69 albo inaczej od 69 setnych odjąć 0,34, czyli 34 setne, to ile to będzie? Jaki będzie wynik takiego odejmowania? Zatrzymajcie ten film i sprawdźcie, czy potraficie to obliczyć. OK, jest kilka sposobów na rozwiązanie takiego zadania. Jeden z nich mógłby być taki, że to jest 69 setnych i od tego odejmujemy 34 setne. Jeżeli od 69 czegoś, w tym przypadku 69 setnych, odejmujemy albo zabieramy 34, to ile nam zostanie? Ile nam zostanie tego czegoś, czyli setnych. Tyle zostanie setnych, ile otrzymamy, odejmując 69 minus 34. 9 minus 4 to 5. 60 minus 30 to 30. Czyli zostaje 35 setnych. I takie 35 setnych możemy zapisać jako liczbę dziesiętną, czyli 0,35. Inaczej możemy do tego zadania podejść tak, że rozbijemy te liczby na dziesiąte i setne. I zajmiemy się każdą z części osobno. Zaraz zobaczycie, co mam na myśli. Czyli takie odejmowanie to to samo co 0 6 dziesiątych minus 0 3 dziesiąte dodać 0 9 minus 0 4 setne. To są wyrażenia równoważne, czyli w wyniku takiego rozbicia otrzymamy również poprawny wynik. Jeżeli od 0 6 dziesiątych odejmiemy 3, to zostaną nam 3. Dziesiąte. Możemy od razu zapisać jako 0,3 i do tego dodajemy 9 setnych minus 4 setne. 9 minus 4 to 5, 5 setnych, czyli 0,05, a 3 dziesiąte i 5 setnych to 35 setnych. Albo możemy zapisać tak, że są to 3 dziesiąte, mamy trójkę na pozycji dziesiątych i 5 setnych. Czyli piątka na pozycji setnych. Można to również przeczytać jako 35 setnych. Każdy z tych sposobów jest tak samo dobry na odejmowanie liczb dziesiętnych albo ułamków dziesiętnych, w których występują setne. Inny przykład, może coś bardziej oczywistego tym razem. 3 i 43 setne minus 2. Ile to będzie? Zatrzymajcie film i spróbujcie obliczyć to sami. Może od razu rzuciło Wam się w oczy, że ta pierwsza liczba to to samo co 3 plus 43 setne minus 2. I jeżeli spojrzymy najpierw na jedności, a całą resztę chwilowo pominiemy, to mamy 3 jedności albo 3 całości i od tego odejmujemy 2 całości. Zostaje jedna całość. Ciągle jeszcze nie możemy pominąć tych 43 setnych plus 43 setne. Takie dodawanie to 1,43. Możemy to zapisać jako 1,43. Nie wiem, czy to nie było zbyt proste. Zróbmy może coś, co połączy pomysły z poprzednich przykładów. Może coś, co na pierwszy rzut oka wygląda odstraszająco, ale zobaczycie, że nie ma się co zniechęcać. Pierwszym wrażeniem. Zawsze można zadanie rozłożyć na mniejsze i prostsze kawałki: 65,79 minus 42,58. 58. Zatrzymajcie znowu i najpierw samodzielnie, a za chwilę wspólnie to zrobimy. Tu na pewno można mnóstwo różnych sposobów zastosować. Można na przykład rozbić obydwie liczby na całości i części ułamkowe, czyli 65 minus 42, 65 minus 42, dodać. I teraz to, co zostało z tych dwóch liczb, czyli setne, plus 79 setnych. Minus 58 setnych. Możemy to też zapisać słowami, żeby było oczywiste, że to jest 79 czegoś, 79 setnych, możemy też powiedzieć, że jest to 70 i 9 setnych, co na jedno w sumie wychodzi. To jest 58 setnych, no i po kolei od lewej do prawej 65 minus 42, najpierw jedności 5 minus 2, czyli 3, a 60 minus 40. To 20, czyli tutaj otrzymaliśmy 23, dodać 79 setnych minus 58, 70 minus 50 to 20, a 9 minus 8 to 1, czyli to jest 21 setnych, co możemy zapisać jako 0,21. Jeżeli te dwie liczby dodamy, to otrzymamy 23 i 21 setnych. Jest to oczywiście tylko jeden ze sposobów na rozwiązanie zadania z odejmowaniem takiego jak to.